sygnał. Do Wielkanocy prawie miesiąc, a w Łódzkiej Galerii Festiwalowej już wystawiono pisanki wykonane przez polskich artystów plastyków na strusich jajach. Malowali je m.in. Andrzej Mleczko, Edward Ludczyn i Andrzej Strumiło. Pisanki zostaną sprzedane na aukcji, a dochód przeznaczono na letni wypoczynek dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Nigdy nie należy tracić wiary w uśmiech losu.